Dzisiaj słyszymy krótki fragment Ewangelii według świętego Marka, ale myślę, że dla mnie jako księdza, który nad tym słowem się pochyla, ten fragment jest bardzo ważny. Nawet to miejsce, siedzę tutaj przy stole w domu, w plebanii, doświadczenie domu jest bardzo ważne, ale właśnie to w tym słowie mnie najbardziej dzisiaj dotyka. To jest obraz powołania Mateusza, powołania Lewiego, celnika. Ale w tym słowie właśnie Jezus przychodzi do jego domu i tam jest powiedziane, że siedzi w jego domu przy stole i gromadzą się wokół niego grzesznicy, ludzie słabi, grzeszni. I tak sobie pomyślałem, że w tym słowie to, co chciałbym wydobyć też i pokazać nam wszystkim, to jest właśnie to, że Chrystus chce być naszym domownikiem. Możemy użyć takiego określenia. Być domownikiem to być kimś, kto jest często albo na stałe w naszym domu. To jest ktoś, kogo wpuszczamy do naszego domu, z kim czujemy się dobrze, z kim się przyjaźnimy, kogo chętnie zapraszamy. Być domownikiem Boga albo Bóg staje się naszym domownikiem. Dzisiaj Jezus powołując staje się kimś, kto wchodzi do domu Lewiego. Jest, żyje tam, jest pośród nich. I to jest pewien piękny obraz taki, który warto z tej Ewangelii sobie zabrać. Dlatego, że kiedy Bóg nas powołuje, a powołuje nas do różnych rzeczy, nie tylko do kapłaństwa, do życia zakonnego, przede wszystkim naszym pierwszym powołaniem jest bycie chrześcijaninem. Więc kiedy Jezus Cię wzywa do życia chrześcijańskiego, to też chce wejść w Twój dom. Chce być tym, który staje się częścią Twojego domu, częścią mojej rodziny. Chce być kimś, kto jest mi bliski. A drugi obraz to na pewno ten, że Jezus przyszedł powołać nie przyszedł powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, faryzeusze. Mają zarzut, że siedzi z grzesznikami. To jest też piękne, że domownikiem Boga może stać się każdy ze względu na jego kondycję, sytuację. Kiedy Jezus zaprasza nas do nawrócenia, to do nawrócenia nie są zaproszeni tylko ci, którzy są dobrzy, poprawni, moralnie, teologicznie, politycznie. Każdy ma szansę, każdy jest zaproszony do tego, by usiąść do stołu z Chrystusem, by wcześniej usłyszeć Jego głos, by pójść za Nim i stać się przyjacielem Boga. I wtedy konsekwencją tego jest zasiadanie z Nim do stołu. Kiedy jest się jedno z Chrystusem, to człowiek też może się Nim karmić, może Go słuchać.